Cześć Lala, co porabiasz? No, wiesz ty psi, ta mi kasa się popsuła. Nie mam pojęcia jak ją naprawić. Może znasz się na tym? Och, nie za bardzo. A rozmawiałaś już z Tinky Winky? On ma zawsze jakieś narzędzia takie odpowiednie. Zawsze mu się udaje naprawić różne sprzęty. To właśnie mnie wpadło do głowy. Muszę się go zapytać. Ale jeszcze spróbuję coś. No dobrze, dobrze. Pokaż, co ty tam próbujesz. Ciekawe, co te laptopy się porabiają. Co to za samochód? Mamy gości? Czy to jakiś nowy samochód Teletubbiesów? Bardzo ciekawe. I bez dachu. Muszę się zapytać. Cześć wam. Nunu, cześć. Cześć Nunu. Słuchaj Nunu, ty znasz się może na naprawach Tabby Toasta i Tabby Kasa? Ja przecież jestem tylko od sprzątania. Jestem odkurzaczem, Lala. No właśnie. Słuchajcie, mam takie pytanie. Kogo to samochód, który stoi przed domkiem Teletubbiesów? I oto mój. Kupiłem sobie. Bardzo fajny. No wiem, bardzo fajny i bardzo szybki. Trzeba uważać, jak się nim jeździ. Super. Kiedyś chyba mnie weźmiesz na przejażdżkę, co? Oczywiście, no oczywiście. No dobrze, to trzymajcie się. Na razie, cześć. Chodź, dalej będziemy naprawiać Tabby Kasa. Masz rację. Nie wiem, od czego tutaj zacząć. Ale ten samochód naprawdę jest fajny. Bardzo mi się podoba. Zobacz, jak ma w środku. Ile na liczniku ma. Tak dużo. Dipsy zostawił klucze. Nie wiem, ale mam taki dziwny pomysł. Może się przyjadę naokoło tylko tutaj domku. Dipsy się nie dowie, bo go zaraz odstawię. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dipsy mi tego nigdy nie wybaczy. Dipsy, dobrze, to ja już sobie pójdę. Jak zobaczę po drodze Tinky Winky, to go przyślę tutaj do ciebie, okej? Dobrze, Dipsy. Mam nadzieję, że naprawię to do jutra. Przecież jutro mamy znów śniadanko. Jakoś coś musimy jeść. A jak Tabby Kasa jest popsuta, to ja już nie wiem, co my będziemy jeść. Poradzisz sobie. Pa, na razie. Cześć. No cześć, cześć. Gdzie jest moje auto? Gdzie moje auto? Szybko, muszę zadzwonić na policję. Szybko. Gdzie ta policja? Gdzie ta policja? Panie policjancie, skradziono mi samochód. Proszę go poszukać. Daleko złodziej nie mógł pojechać, bo to musiało się przed chwilą stać. Już się tym zajmę. Sam poszukam też. Panie policjancie, znalazł pan mój samochód. Nunu, co ty tutaj robisz? Czy złodziej ciebie zranił? Wiesz co, Dipsy? To nie ma żadnego złodzieja. To ja po prostu wziąłem twój samochód, żeby się przejechać. No i niestety spowodowałem wypadek. Bardzo ciebie przepraszam, ale to też troszkę twoja wina jest. Nunu, co ty wygadujesz? Zostawiłeś kluczyki w stacyjce. Ale Nunu, to nie znaczy, że ty możesz wtedy jechać tym autem. No wiem, bardzo ciebie przepraszam, wstydzę się teraz.
Nunu, Nunu, poczekaj! Nunu, przecież wiesz, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. Tak samo jak i Teletubisie. Najważniejsze, że tobie nic się nie stało. Naprawdę? Nie jesteś aż tak bardzo zły? Oczywiście, że nie. Gdyby tobie się coś stało, to bym był zły. Ale tak to nie. Wszystko jest w porządku. Samochód się naprawi. Ważne, że ty się dobrze czujesz. Och, dziękuję tobie, Depsy. Bardzo ci dziękuję. Cześć wam, chłopaki. Nunu, takich rzeczy się nie robi. No wiem, ale najważniejsze, żeby się nic nie stało. No w sumie masz rację. Chodź, Tinky Winky. Postawimy ten samochód na koła z powrotem. Teletubisie jednak mają dalej siłę. No właśnie. Super. Dobrze, ja wracam z powrotem do wioski, bo troszkę się... Jestem zdenerwowany i bardzo jestem w szoku jeszcze po tym wypadku. Dobrze, Nunu. Idź odpocznij. Iu, jak moje auto? Wszystko dobrze. Lala na pewno wyklepie. No dobrze, wracamy do wioski Teletubisiów. Iu, tu jesteś, Nunu. Jak się czujesz? Ogólnie dobrze, ale troszkę jeszcze jestem w szoku. No właśnie. Następnym razem lepiej nie jeździ autami, okej? No, oczywiście, że nie. No, ale najważniejsze, że tobie się nic nie stało. Dziękuję. O, Nunu. O, Dipsy. Chodź, idziemy.